rozmawiamy wszyscy, gdzie ma powstać właśnie centrum, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej na bazie tutejszego garnizonu. Wiem na razie, że jest podjęta kierunkowa decyzja, że coś takiego w ogóle będzie. Czy już jakieś przygotowania się zaczęły dalej idące? Minister Antoni Macierewicz podjął w tej sprawie decyzję. Rzeczywiście jedno z dwóch centrów szkoleniowych Wojsk Obrony Terytorialnej będzie zlokalizowane w Siedlcach, nie tylko ze względów na infrastrukturę, która tutaj już jest, ale również ze względów na położenie geograficzne. W najbliższym czasie będą zapadały decyzje. Infrastruktura już jest przygotowywana, także możemy się w najbliższych miesiącach spodziewać, że już pierwsze szkolenia się rozpoczną, natomiast rzeczywiście na uruchomienie w 100% ośrodka szkoleniowego trzeba będzie nieco zaczekać, bo jest to związane właśnie z inwestycjami w infrastrukturę. Jeszcze jedno, mówił Pan, że Wojska Obrony Terytorialnej nie są pracą polityczną. Polskie siły zbrojne mają za zadanie ochronę granic Rzeczpospolitej Polskiej. I warto za każdym razem podkreślać, że Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią polskich sił zbrojnych. To takie same wojsko jak broń pancerna, lotnictwo, marynarka czy wojska lądowe. Dziękuję bardzo.